Analiza okluzji jest to takie badanie, które pozwala nam właśnie sprawdzić wszystkie rzeczy, które są związane z całym procesem żucia, który jest u nas. Czyli badamy mięśnie żucia, badamy pozycję tutaj, pozycję naszej żuchwy w stawie, badamy też zakres ruchomości tej żuchwy, patrzymy właśnie, w jaki sposób ktoś otwiera i zamyka tą żuchwę, czyli czy na przykład ta żuchwa gdzieś na mnie zbacza, czy w którąś stronę nie jest ograniczone otwieranie. Dodatkowo oprócz tego też w trakcie analizy wykonujemy taką serię 21 zdjęć i to jest wszystko po to, żeby jakby całe leczenie, które robimy, było właśnie przede wszystkim funkcjonalne, ale też dodatkowo, żeby to wszystko było jak najbardziej estetyczne, czyli właśnie po to robimy te zdjęcia, żeby całe leczenie dopasować jakby do uśmiechu pacjenta, żeby ten uśmiech nie był jakby jeden robiony u wszystkich, tylko żeby każdemu dopasować uśmiech do jego rysów twarzy, do tego, jak się uśmiecha, jak pokazuje zęby, też do koloru jego zębów, czyli żeby po prostu...